Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Zwyczajność Boga. Stąpił na ziemię, przybierając postać zwykłego człowieka, syna, brata, sąsiada. Żył i zachowywał się jak każdy z nas. Zdziwienie ogarnęło mieszkańców Nazaretu, kiedy dowiedzieli się o znakach i cudach, jakie działał Jezus w sąsiednich miastach i wioskach. Znano go przecież dobrze. 30 lat mieszkał pośród nich. Jak niewiele potrzeba, żeby nie uwierzyć. Diabeł podważa każdą prawdę i sieje w sercach podejrzliwość. Właśnie tej pokusie ulegli Nazarejczycy. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, pisze ewangelista. A czy w moim życiu dostrzegam Boże działanie? Czy dostrzegam Jego obecność i cuda, które czyni te wielkie i te małe? O wiele łatwiej przychodzi nam nie wierzyć, niż wierzyć. Wiara jest wysiłkiem intelektu, który nie zadowala się prostymi odpowiedziami, ale szuka prawdy do głębi. Tylko na drodze wiary można spotkać drugiego człowieka i samego Boga. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili Jezusa, ponieważ nie byli w stanie przełamać fałszywej opinii na jego temat. Odrzucili przychodzącego do nich Boga tylko dlatego, że mieli na jego temat inne wyobrażenie. Potrzeba, abyśmy wyzbyli się z własnej głowy wszystkich ludzkich uprzedzeń i wyobrażeń, a zaczęli się uczyć poznawać Boga tak, jak poznają małe dzieci. Z ufnością i radością dziecka przyjmujmy Boga takim, jakim jest, takim, jakim do nas przychodzi. Być może dziś przyjdzie do nas pod postacią żebraka.